Romuald Szeremietiew, 65 lat, wyższe wykształcenie, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mieszka w podwarszawskim Piasecznie. Kandydat niezależny. Były żołnierz i wiceminister obrony narodowej, obecnie wykładowca akademicki. Były działacz opozycji demokratycznej. Jako wzór Szeremietiew stawia sobie Stefana Starzyńskiego. Jako prezydent chce działać rozsądnie. Podstawowe problemy miasta to według niego rosnący dług oraz nawał śmieci. Chce zharmonizować komunikację miejską, wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w kontekście Euro 2012, a także sprawić, aby Wisła stała się centrum, wokół którego tętnić będzie życie miasta. Warszawa to serce Europy, podkreśla kandydat Szeremietiew. Pamiętaj, głos należy do Ciebie.